Dzień dobry. Na moim kanale zajmowałem się już teoriami odrzuconymi w wyniku rozwoju nauki. Przy okazji omawiania filozoficznych aspektów dwóch wielkich rewolucji naukowych, kopernikańskiej i darwinowskiej, przedstawiłem główne twierdzenia geocentryzmu i kreacjonizmu. Dzisiejszy odcinek poświęcę kolejnej takiej teorii z przeszłości nauki. Tym razem będzie to należąca do historii chemii, flogistonowa teoria spalania. Historia nauki jest nie tylko interesująca sama w sobie, ale pełni bardzo ważną rolę w filozofii nauki. Jak głosi znana parafraza słów Kanta autorstwa Imre Lakatosza, filozofia nauki bez historii nauki jest pusta. Historia nauki bez filozofii nauki jest ślepa. W duchu tego cytatu znajomość podstaw teorii flogistonowej okaże się bardzo pożyteczna z perspektywy treści dwóch kolejnych materiałów, które ukażą się na moim kanale. W następnym dzieje rewolucji chemicznej, polegającej na zastąpieniu teorii flogistonowej tlenową teorią spalania, pozwolą mi na bliższe przyjrzenie się kategorii odkrycia naukowego. W kolejnym materiale zapoznamy się z zapowiadanym już argumentem z pesymistycznej metaindukcji przeciwko realiście naukowemu. Rekonstruując dziś teorię flogistonową, będę opierał się m.in. na interesującej książce pod tytułem Metodologiczne problemy rewolucji chemicznej. Pozycję tę napisała nieżyjąca już pani profesor Elżbieta Pietruska-Madej, na której wykłady z filozofii nauki miałem przyjemność uczęszczać jako student. Według teorii flogistonowej proces spalania był reakcją analizy, a nie syntezy, i polegał na wydzielaniu lotnej substancji nazywanej flogistonem. Flogiston miały zawierać wszystkie ciała palne. Początki teorii flogistonowej sięgają drugiej połowy wieku XVII, a w dojrzałej, właściwej postaci teoria ta została sformułowana przez Georga Ernsta Stala zaraz na początku wieku XVIII i do czasu swojego upadku była akceptowana przez najwybitniejszych chemików epoki. Co ciekawe, wielu z tych chemików, w tym uczeni tej miary, co odkrywca tlenu Joseph Priestley i odkrywca składu wody Henry Cavendish, pozostało wiernymi teorii flogistonowej nawet wówczas, gdy genialny chemik francuski Antoine Lavoisier przedstawił i uzasadnił sprzeczną z nią tlenową teorię spalania. Nie powinno to dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę niewątpliwe zalety teorii flogistonowej. Była to teoria naukowa w pełnym tego słowa znaczeniu, pozwalająca na wyjaśnienie i zrozumienie wielu zjawisk, w tym tych, które poznano w okresie wcześniejszych kilkuset lat uprawiania alchemii, także rozwoju medycyny i niektórych gałęzi przemysłu chemicznego. Posiadała ona szeroki zakres, czyli mówiąc obrazowo, sprowadzała do wspólnego mianownika różnorodne zjawiska, które dotychczas były traktowane jako ze sobą niepowiązane. Posłużmy się konkretnym przykładem. Poddany działaniu wysokiej temperatury ołów zamienia się w tak zwane wapno ołowiu, by posłużyć się ówczesną terminologią chemiczną. Wapnami metali nazywano substancje, które współcześnie identyfikujemy jako tlenki metali, przy czym wapna uważano za substancje proste. Wapno ołowiu jest ziemistą substancją pozbawioną własności metalicznych. Czymś naturalnym było zinterpretowanie procesu zwapniania ołowiu jako procesu, w którym ołów zostaje czegoś pozbawiony. Tym czymś miał być właśnie flogiston. Wyjaśnienie to pozwalało na interesujące przewidywanie. Jeśli wapno ołowiu udałoby nam się wzbogacić o flogiston, to powinniśmy na tej drodze odzyskać ołów metaliczny. W istocie doświadczalnie można było coś takiego przeprowadzić, przy czym za źródło flogistonu służył węgiel drzewny. Nie był to wybór arbitralny. Jak wiemy, węgiel drzewny jest łatwopalny, co zgodnie z teorią flogistonową oznaczało, że jest substancją bogatą we flogiston. W ten sposób tak zwane zwapnianie metali, a więc wypalanie ich, poddawanie działaniu wysokiej temperatury,
stało się na gruncie teorii flogistonowej procesem analogicznym do procesu spalania substancji organicznych, a więc procesem, którego istotą była emisja flogistonu. Tak samo interpretowano rozpuszczanie metali w kwasie. Z kolei w sposób analogiczny do procesu odzyskiwania ołowiu metalicznego z wapna tego metalu wyjaśniano z dawna znany proces metalurgiczny polegający na wytapianiu metalu z rudy. Teoria flogistonowa pozwoliła także na teoretyczne uzasadnienie stosowanych klasyfikacji substancji chemicznych, np. podziału na metale szlachetne i nieszlachetne. Dawała teoretyczne podstawy dla badań, które przyniosły wiele odkryć naukowych, w tym odkrycie wielu gazów. Co więcej, to właśnie teorii flogistonowej zawdzięczamy powstanie chemii substancji gazowych. Zresztą traktowanie reakcji spalania jako reakcji analizy było samo w sobie bardzo intuicyjne. Spalaniu większości ciał towarzyszy pewna emisja, a mianowicie emisja dymu. Z kolei ciepło i płomienie można było interpretować jako świadectwa empiryczne istnienia flogistonu w spalanych ciałach. Wszystko to nie oznacza oczywiście, że flogistycy nie napotykali na żadne problemy. Jednak sam ten fakt ma niewielkie znaczenie, gdyż każda teoria naukowa, także współczesna, zawsze boryka się z pewnymi trudnościami. Trudności teorii flogistonowej nie były też jakieś nadzwyczajne, przynajmniej na początku. Na przykład niezbędność powietrza w procesie spalania tłumaczono faktem, iż powietrze jest czynnikiem absorbującym flogiston. Jeśli coś ma się palić, to musi istnieć coś, co absorbuje flogiston uwalniany z ciała podlegającego spalaniu, a więc powietrze właśnie. Nieco gorzej było w przypadku od dawna znanego faktu, to znaczy faktu znanego jeszcze chemikom arabskim, że zwapniane metale przybierają na wadze. Było to zaskakujące, skoro proces ten miał polegać na uwalnianiu flogistonu. Metal miał coś tracić, więc dlaczego to, co z niego pozostawało po reakcji, ważyło więcej, a nie mniej? Tę anomalię przytacza się czasem jako świadectwo na rzecz twierdzenia, że akceptacja teorii flogistonowej nigdy nie była racjonalna i w związku z tym teoria ta nigdy nie była naukowa. Jednak moim zdaniem taka opinia nie jest prawdziwa. Po pierwsze, tak jak to już zaznaczyłem, każda teoria mierzy się z pewnymi trudnościami. Po drugie, w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku fakt zwiększania się ciężaru metali w procesie ich zwapniania nie miał dla teorii takiego znaczenia, jakie miałby dzisiaj, czy choćby po rewolucji chemicznej Lavoisiera. W tamtym czasie chemicy rzadko porównywali ciężar substratów z ciężarem produktów reakcji, zwłaszcza że jeszcze na początku wieku XVIII nie potrafiono zbierać produktów gazowych. Nie przywiązywano szczególnej wagi do pomiarów ilościowych, chyba że w probiernictwie. Sporadycznie jedynie posługiwano się prawem zachowania masy. Prawo to aż do czasów Lavoisiera nie miało statusu podstawowej zasady chemii. Samej masy nie uznawano powszechnie za miarę ilości materii. Jeśli w reakcjach chemicznych substancje w rozmaity sposób zmieniają różne swoje właściwości, to dlaczego nie miałyby zmieniać także swojego ciężaru? Po trzecie, dyskutowaną anomalię trzeba widzieć w kontekście. Większość spalanych substancji traci na wadze, nie zyskuje, co pozostawało w zgodzie z teorią flogistonową. Po czwarte, nie brakowało hipotez w różny sposób wyjaśniających tę anomalię. Problemem nie był tu brak wyjaśnienia, lecz raczej to, że żadne z proponowanych wyjaśnień nie zostało uznane za zadowalające przez jakąś większą grupę wybitnych chemików. Z przedstawianymi wyjaśnieniami związana jest pewna dość popularna wśród filozofów nauki historia. Jedno z takich wyjaśnień brzmiało, przynajmniej na pierwszy rzut ucha, dość kuriozalnie. Otóż twierdzono, że flogiston ma ciężar
ujemny. Stąd też substancje, które się go pozbywają w procesie reakcji chemicznej, zyskują na wadze. Tę hipotezę przytacza się jako historyczną ilustrację sprzecznej z etosem nauki praktyki ratowania teorii za wszelką cenę, zgodnie z przypisywaną Hegelowi zasadą, że jeśli fakty nie zgadzają się z teorią, to tym gorzej dla faktów. W rzeczywistości hipotezę ujemnej masy flogistonu trudno uznać za zupełnie ad hoc. Stwierdzano na przykład, że podczas ogrzewania szklanego naczynia, a więc podczas nasycania go flogistonem, ciężar tego naczynia ulegał zmniejszeniu. Kazus flogistonowej teorii spalania jest bardzo pouczający z filozoficznego punktu widzenia. Jak pisał Thomas Kuhn, nieaktualne teorie nie są zasady nienaukowe tylko dlatego, że je odrzucono. Niewątpliwie jest to prawdą o teorii flogistonowej. Była to teoria naukowa. Jednak najbardziej frapujący fakt związany z jej sukcesem jest taki, że jak dziś wiemy, taka substancja jak flogiston najzwyczajniej nie istnieje.